21 sierpnia 2021 roku odeszła pani prezydentowa Karolina Kaczorowska. Jej życiorys to gotowy scenariusz sensacyjnego filmu, pełnego dramatycznych zwrotów, tragicznych wydarzeń, ale kończący się optymistycznie. Zaczynamy opowieść o ostatniej pierwszej damie II Rzeczypospolitej. Karolina Kaczorowska była osobą, która uczestniczyła we wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z losem jej męża, z przekazaniem insygniów Rzeczypospolitej w ręce wybranego w wolnych wyborach prezydenta. Później przez 20 parę lat towarzyszyła mężowi w jego peregrynacjach po kraju, gdy głosił chwałę odzyskanej niepodległości i przypominał dzieje II Rzeczypospolitej. Ukochała Białystok. Zawsze mówiła, że skoro Stanisławów, w którym się urodziła, jest poza granicami kraju, to ona czuje się białostoczanką i z Białymstokiem wiąże swoje serce jako miastem jej umiłowanego męża. Są osoby niezwykłe. Czy to przypadek? Nie ma przypadków. To opatrzność przygotowuje ludzi do wielkich zadań, do wielkich wyzwań. Bez wątpienia taką niezwykłą osobą była Karolina Kaczorowska, wspaniała dama, człowiek wielkiego serca, ale także intelektu. Nigdy nie zapomnę lektury książki jej autorstwa, kiedy opowiada historię swojego życia. Od dzieciństwa poprzez Syberię, Afrykę i wreszcie Wielką Brytanię, gdzie towarzyszyła prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu. Opatrzność ją przygotowała, tak jak każda żona oficera, generała Wojska Polskiego dźwiga 4 węgły domu na swoich barkach, bo mąż jest zajęty, bo mąż ma rozliczne obowiązki. Tak postrzegałem panią Karolinę Kaczorowską. 4 węgły domu na barkach dźwigała, troszcząc się o dom, atmosferę miłości, o wychowanie córek. To jest niesamowita strata, wielka strata, że ta wielka dama odeszła spośród nas, ale przecież nic się nie kończy. Bóg na pewno doceni piękne życie, piękną postawę, tym, co się już nigdy nie kończy. A więc życiem w domu Ojca, w obecności tego, który jest miłością. Dla mnie prawdziwy Polak dba o ludzi i o kraj. I tam ta polskość wychodzi, ten patriotyzm wychodzi, tam się nie gra. Tam to w sobie jest, a jest na tyle, jestem już starsza pani. I tyle przeżyłam poza granicami kraju, gdzie ja poznaję taka mała, o coś się opowiada, czy mały taki zwrot i to się widzi tego Polaka. Miałem przyjemność powitać pana prezydenta i panią prezydentową na lotnisku. Dostojny panie prezydencie, trudno uniknąć patosu tej historycznej sali, która przypomina o odwiecznym majestacie Rzeczypospolitej. Nie myślałam nawet przez sekundę, ani w ogóle cała emigracja, że nadejdzie taka chwila, że ja jeszcze będę w Polsce, że jeszcze pójdę do polskiego kościoła, że moje dzieci w ogóle zobaczą Polskę. Wy sobie nie wyobrażacie, jakie to jest. Skazani na katorgę, wypędzeni z domów, Polacy, wśród nich rodzina Marian Polskich i mała,
blisko 10-letnia Karolina ruszyli na nieludzką ziemię. Tam, w łagrach na Syberii, oddzielona od ojca i matki, przeżywała straszne chwile. Jak było podpisane Majski i Sikorski ten pakt, to wtedy już mogliśmy wyjeżdżać do armii Anders przez Kaspijskie Morze do Persji. Armia Andersa powstała i wyjeżdżaliśmy z Rosji. Ale matki i dzieci, które miały żołnierzy, znaczy kogoś w wojsku, też miały prawo wyjechać. I proszę sobie wyobrazić, teraz wyjeżdża setki tysięcy żołnierzy i tych matek z tymi dziećmi, które jeszcze przeżyły. I ja na przykład trafiłam, że jak przyjechałam do Persji, z Persji do Indii, z Indii do Afryki i tam byłam 8 lat. A tylko były matki z dziećmi poniżej 16 lat. Bo jeżeli się miało 16 lat, a było się, jak się przyjechało do Persji, to wtedy młodzież mogła wejść do junaczek albo do junaków i też były, prawda, w szkole kadeckiej potem. Ale matki z dziećmi poniżej 16 lat były wysyłane do Indii, do Afryki. Dwa olbrzymie sierocińce były wysłane do Nowej Zelandii po 600, po 700 osób. No i wtedy było nic. Tutaj ukłon w stronę generała Andersa, że on nie był ani nauczyciela, ani książki, jak u mnie w obozie, kiedy ja byłam w Ugandzie. 2000 matek i 3000 dzieci. Bez książki, bez księdza, bez nauczyciela, bez niczego, bo nie było tego. I w pierwszych 2 miesiącach generał Anders przysyła do takiego każdego obozu, a było nas chyba w Afryce z 7 i w Indii też 2 czy 3 olbrzymie. 2 instruktorów i instruktorkę, żeby założyli harcerstwo. Na razie nim to się jeszcze w ogóle zacznie robić, jakaś szkoła. I to nie przysłali nam takich starszych panów czy starsze panie. To byli młodzi instruktorzy, przeważnie podoficerowie, bo tu chodziło o ten respekt, że oprócz harcerza to też jest oficer Wojska Polskiego, że taki chłopak będzie bardziej respektował takiego oficera. I oni założyli harcerstwo. Jak to wyglądało? Powiem wam, jak to było u mnie w obozie. Zwołano nas na taką górkę, to było nad jeziorem Wiktorią, i powiedzieli, że pierwszy tydzień dadzą nam tym 15 dzieciom, tym co wybrali, kurs zastępowych. No i rzeczywiście, bo szkoły nie było, więc cały dzień mieliśmy ten kurs. I po tygodniu było już 15 zastępów dziewczynek i 30 zastępów chłopców, czyli już było 3 drużyny. I tak ci harcerze prowadzili nas przez 8 lat. I dzięki nim myśmy zostali w ogóle jako tako wychowani. Harcerstwo polskie, jeżeli chodzi o emigrację, specjalnie o Anglię, bardzo jest rozwinięte. To jest przy polskich szkołach, prawda? Przeważnie w polskich szkołach się zaczynają. Jeszcze nie widziałam, żeby któreś dziecko nasze polskie poszło do angielskiego harcerstwa. Pamiętam kiedyś moje wnukowie byli w szkole angielskiej, tam były zuchy. Więc, ale potem powstała polska szkoła i moje córki założyły gromady zuchową. Ale moi wnukowie już byli w angielskich, tych brownies, jak oni nazywają. Więc moja córka, i po jakimś czasie Rysio był tu i tu, ona powiedziała, że możecie być i tu my was będziemy odwozić. I on powiedział, że on chce odejść od angielskiego, tylko zostanie w polskim. A moja córka powiedziała, nie, ja ci daję miesiąc, chodź tu i wtedy wybierzesz. Ale jak wybierzesz, to już potem nie ma odwrotu. Albo tu dostaniesz, albo tu. Ale jednak przyszli obydwaj i każda inny potem. Mam 5 wnucząt. Wszystko jednak było przy polskich duchach. Pani Karolina była bardzo ciepłą osobą, bardzo miłą, bardzo serdeczną. Małżonka pana prezydenta była wszędzie z nim tutaj wspólnie i bardzo, bardzo mocno go wspierała. Oczywiście katastrofa smoleńska bardzo mocno ją dotknęła. Ona nie wierzyła, że to mogło stać się i ciągle ten temat był tak smutno przez nią poruszany, że ona,
w ogóle nie mogła tego zaakceptować po prostu. Każde zaproszenie, gdzie mnie zaproszą, że mój mąż bywał, dla mnie to jest wielki skarb. Po pierwsze, że jest szacunek w stosunku do jego męża. I nie tylko ja, ale cała emigracja. Ja wtedy mówię przyjacielom i oni są bardzo szczęśliwi. To znaczy, że przez szacunek do mojego męża szanujecie całą naszą emigrację, którąśmy poświęcili Polsce. Pani prezydentowa Karolina Kaczorowska zawsze była i będzie dla mnie wzorem, jeżeli chodzi o relacje z drugim człowiekiem. Nigdy nie dzieliła nikogo pod względem narodowości, wyznania czy wykształcenia. Myślę, że każdy, z którym rozmawiała, czuł się dostrzeżony, wysłuchany i potraktowany indywidualnie. Traktowała ludzi z ogromnym szacunkiem. Ponadto miała taką piękną cechę, którą rzadko spotykamy wśród ludzi już dzisiaj, a ta cecha to empatia. Pamiętam, że gdy byliśmy w Terespolu, było strasznie zimno. Marzłam wtedy i zastanawiałam się, ile jeszcze godzin będę tkwić na tym zimnie. I w pewnym momencie poczułam, że ktoś zakłada mi na szyję apaszkę. A to była pani prezydentowa, która wyciągnęła ją dyskretnie ze swojej torebki, owinęła mi wokół szyi i powiedziała: kochana, trzeba dbać o zdrowie. Pani prezydentowa była także prawdziwą damą. Potrafiła w niesamowity sposób dobrać strój, biżuterię do danej uroczystości. Bardzo lubiła białe, haftowane kołnierzyki, które zakładała do swoich wielu kostiumów wizytowych. Bardzo się cieszę, że przypadł mi w udziale honor współpracy z nią przez te kilka lat. Bardzo mi jej brakuje i na zawsze pozostanie w mojej pamięci i w mym sercu. Zawsze się mówiło o tych wojskowych, o generale Andersie, o armii, ale nikt nie mówi o tych matkach, które zostały z dziećmi. Dlaczego one zostały? Bo jeżeli my wyjechaliśmy z Rosji, przyjechaliśmy do Persji, teraz to jest Iran, i wtedy, jeżeli się miało lat 16, to można było do junaków albo do junaczek wstąpić. Matki szły do wojska i rodzina była załatwiona. A dzieci z matkami, dzieci poniżej 16 lat, z matkami były wysyłane do angielskich kolonii w Indii, w Afryce. Dwa olbrzymie sierocińce po 600-700 osób były wysłane do Argentyny. No tam Anglicy nas przyjęli oczywiście bardzo skromnie i prymitywnie, ale po Rosji to był raj. Panią prezydentową, jak i pana prezydenta, miałem zaszczyt poznać ponad 20 lat temu. Pani prezydentowa od samego początku okazała się niezwykle ciepłą osobą, serdeczną dla wszystkich. Z panem prezydentem tworzyli niesamowity duet, kochający rodzinę, kraj i nasze województwo. Nauczyła mnie bardzo wielu rzeczy, jak trzeba szanować tradycje. Potrafiła wysłuchać, wytłumaczyć, podzielić się swoim doświadczeniem życiowym. Nie trzeba przyznać, że Białystok jest jedyny i takie marsze się odbywają. Ja byłem na pierwszym, to już się wychodziło w połowie i już się kończył. A dzisiaj to są tu tyle sztandarów, tyle młodzieży. To, co wspominałam przedtem, że ja jako nauczyciel mi się zobaczy, czy te dzieci są z tymi sztandarami, bo mu kazano przyjść, prawda? Czy on wszystko w białych rękawiczkach, wszystko idzie ślicznie. I to dziecko czuje tą godność, że on tam na tym miejscu jest. Ostatni prezydent II Rzeczypospolitej Świętej Pamięci, Ryszard Kaczorowski, zawsze wspierał działalność Bractw Kurkowych w Polsce, a po jego odejściu, po jego śmierci, małżonka szanownego prezydenta, pani Karolina Kaczorowska, przejęła to dzieło i aktywnie uczestniczyła we wszystkich spotkaniach, istotnych spotkaniach Bractwa Kurkowego poświęconych historii i tradycji Polski. Prezydentowa Karolina Kaczorowska była wielką damą Bractwa Kurkowego, wielokrotnie odznaczana m.in. Krzyżem Świętego Andrzeja Boboli oraz Krzyżem Świętego Jana Kantego. Pani prezydentowa, przypominam sobie, uczestnicząc w takiej wieczornicy
zorganizowanej przez Białostockie Bractwo Kurkowe w hotelu Branicki z okazji rocznicy Konfederacji Barskiej. Pięknie do nas przemawiała, piękną polszczyzną, nauczając nas tej miłości do ojczyzny, tej przywiązania do tradycji, do kultury. I pamiętam, że właśnie w przemówieniu pani prezydentowej dało się odczuć taki piękny, szlachetny, kresowy akcent, którego dzisiaj już trudno usłyszeć gdziekolwiek. I bardzo głęboko w mojej pamięci zapadł ten wieczór. Będziemy zawsze mile wspominali panią prezydentową i modlili się za jej duszę, podobnie jak za duszę świętej pamięci prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Przyjechałam do Londynu na studia i gdzie pierwszy przyszło, pojechałam, jak byłam zawołana na rozmowę, do harcerskiego domu. No i tam byli harcerzy w tym basemencie. I ja się tak ogólnie spytałam, jak ja mogę dojechać do tego koledżu, bo muszę mieć rozmowę w poniedziałek. I jakiś się harcerz odezwał, że mój druhna przyjdzie, to był piątek, że jeżeli druhna przyjdzie do kościoła, tak był prąd noratory, tak, że wszyscyśmy chodzili do tego kościoła na pierwszą, to ja druhnie potem pokażę, gdzie ten koledż jest, bardzo blisko. No i to był właśnie mój mąż. Dzisiaj dla mnie jako osoby pochodzącej z Białegostoku jest chlubą i wyróżnieniem, że pani prezydentowa przez ostatnie 30 lat podkreślała, że jej miastem jest Białystok, rodzinne miasto jej męża, prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego. Uważam, że to nasz obowiązek, aby pielęgnować wartości i obyczaje, którym była wierna pani prezydentowa. Dlatego jako współczesna siostra Kurkowa cieszę się, że możemy nieść w przyszłość tradycję tak niezwykłej kobiety, jaką była Karolina Kaczorowska, która nigdy nie w najtrudniejszych sytuacjach, chwilach nie utraciła wiary w Boga, w odzyskanie niepodległości naszego kraju i w to, że po najgorszej burzy przyjdzie czas wytchnienia i radości. I jednej rzeczy jestem bardzo dumna sama z siebie. Teraz dopiero to ja rozumiem, że nigdy mężowi nie przeszkadzałam, jak nie pomogłam w jego pracy społecznej. A to było przecież, on normalnie miał zawód, pracował, a to było w czasie wolnego czasu i wakacje i tak dalej. I to mam taki spokój na duszy, że potem teraz dopiero sobie zacząłem sprawę, jak nie warto człowiekowi, jak on jest zdrowy, żywy i coś może zrobić, przeszkadzać, jeżeli on to kocha. Po symbolicznym powrocie do Polski w 1990 roku, po przekazaniu insygniów, zarówno pani prezydentowa Karolina Kaczorowska, jak i Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent II Rzeczypospolitej, związali się najbardziej z rodzinnym miastem prezydenta, z Białymstokiem. Tutaj spędzali ogromną ilość czasu. Pani prezydentowa podkreślała, że czuje się teraz, gdy nie może znaleźć się w swoim rodzinnym Stanisławowie, białostoczanką. W Białymstoku jest miejsce ich pamięci, symboliczny gabinet prezydenta w Bibliotece Uniwersytetu Białostockiego. Opowieść nasza dobiega końca, ale pamięć o prezydentowej i prezydencie będzie trwać, dlatego że nie można zapomnieć o ludziach, którzy swym życiem dali świadectwo miłości Boga, honoru i ojczyzny.